In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all. With your spirit. Siostry i bracia, zgromadzili chciałabym pożegnać naszego brata Henryka. Jego śmierć napełnia bólem jego rodzinę i wielu z nas. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy mu nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla niej chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem lepszego życia, nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z naszym bratem Henrykiem w domu naszego Ojca w niebie. About this mystery of worship, I'm sure the death and resurrection of Christ, as we gather today to celebrate the mystery of our faith, we greet the body of our Father and pray that He will feast forever at the eternal banquet table of heaven. Módlmy się za pogrążonych w żałobie. Miłosierny Ojcze, Boże wszelkim pociechem, Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci, przemieniasz w wieczne życie. Wejrzyj na Twoim wiernym, pogrążonym w żałobie. Twój Syn, a nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając, przywróć nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym życiu połączyli je kiedyś z naszymi braćmi i siostrami, tam, gdzie odrzesz wszelką łzę z naszych oczu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Book of the prophet Daniel. At that time Michael the great prince, the protector of your people, shall arise. There shall be a time of anguish, such as never occurred since nations first came into existence. But at that time your people shall be delivered. Everyone who is found written in the book
Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the sky, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. The word of the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please him. For all of us must appear before the judgment seat of Christ, so that each may receive recompense for what has been done in the body, whether good or evil. The word of the Lord. Thanks be to God. Of Christ, scatter the darkness now and lead him over the waters of death. Lord, in your mercy, hear our prayer. Our brother Henry was nourished at the table of the Savior. Welcome him into the halls of the heavenly banquet. Lord, in your mercy, hear our prayer. Many friends and members of our families have gone before us and await the kingdom. Grant them an everlasting home with your Son. Lord, in your mercy, hear our prayer. Many people die by violence, war, and famine each day. Show your mercy to those who suffer unjustly these sins against your love, and gather them to the eternal kingdom of peace. Lord, in your mercy, hear our prayer. Those who trusted in the Lord now sleep in the Lord. Give refreshment, rest, and peace to all those whose faith is known to you alone. Lord, in your mercy, hear our prayer. The family and friends of Henry seek comfort and consolation. Heal their pain and dispel the darkness and doubt that come from grief. Lord, in your mercy, hear our prayer. We are assembled here in faith and confidence to pray for our brother Henry. Strengthen our hope so that we may live in the expectation of your Son's coming. Lord, in your mercy, hear our prayer. Panie, który jesteś naszym światłem i zbawieniem, źródłem i pełnią życia, chwała i cześć Tobie na wieki wieków. Amen. Proszę usiąść. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swoich rąk.